No, Cichocki wziął nas, kurwa, wymył, ubrał, kurwa, bo se wymyślił, że swoją byłą żonę Izabelę zaprosił do nas, kurwa, na obiad i... Pizzę kupił! Ej, ja tu siedzę w kurwa, bym zjadł tą pizzę, czy mogę zjeść pizzę? Nie możesz, kurwa, no, to jest wkurwiony, nie zjedz pizzy! Mogę pizzę, ale kurwa, kiedy jemy, bo ja... No jak ona przyjdzie, nie możemy zjeść zanim... Ja jestem głodny! To mnie brzuch rozbolał, to... To bym pizzę zjadł, no to już mogę... Zostaw, kurwa, pizzę! No zostaw, kurwa! No ale przestań mnie to no, jeść, no to co, kurwa, no co, 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 kurwa, chuj! Panowie, proszę o spokój, nie no! Izabela zaraz przyjdzie, no zostaw go przecież, po co go... Szurga! Na dzisiaj przychodzi moja była żona, Izabela. Jesteśmy po rozwodzie. Ona ma kontrolę nad dzieckiem, nie daje mi się z nim spotykać. Zamówiłem pizzę, kupiłem. Jest to pizza włoska. Trochę się nerwuję, bo nie wziąłem leków żadnych. Nie ma... Po prostu nie ma... Nie ma przemocy, nie ma narkotyków, nic nie ma. Jest dobrze. I kocham syna mojego. A jak śmiecie zaczną się awanturować, to po prostu ich pozabijam z kurwysynów, no. Gdzie ona kurwa jest? Izabella Cichocka-Pająk. W zasadzie teraz już tylko Pająk, ponieważ jestem po rozwodzie z Markiem Cichockim. Zwolniłam go, byłam również jego szefową, natomiast jego skłonności do narkotyków sprawiły, że nie miałam wyjścia. Postanowiłam dać mu jednak mimo wszystko drugą szansę ze względu na naszego synka Patryka, który co prawda za nim w ogóle nie tęskni, ale serce matki chciałoby, żeby syn miał jakiekolwiek szczątki normalnej rodziny. Dlatego idę do niego na obiad i zobaczyć jak mieszka. Bardzo się cieszę, że przyszłaś. No bardzo się cieszę. Zapraszam. Moment, jest. Można wejść? Tak, tak, proszę, proszę, nie zdejmij butu. Nie, okej. Czekaj, pudła, biorę. No trochę sprzątaliśmy, to tutaj jest tak trochę, no. Ale nie oceniam, nie oceniam. Zaczyszczone było. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taki skromny prezent dla Patryczka. Myślałam, że dla mnie, dla Patryczka. A, dla ciebie, no zapomniałem jakoś. Ale dla Patryka mam. Gra komputerowa. Co, mogę jakoś tak tutaj pomóc, Figularity, nie wiem, czy będzie w to gra, okej. To jest co? To jest styropian. Aha, no to piękny prezent, dziękuję bardzo. Zapraszam. Nie chcę cię dołować, ale twój syn zupełnie o tobie nie mówi. Wręcz ostatnio jak go zapytałam, co on by chciał dostać nową rodzinę, to powiedział, że wszystko byleby nie było taty, więc... Kurwa, Cichocki! Biegiem czasu zmieni, poznam je lepiej, jak mi pozwoli częściej się z nim widywać, rozmawiać. Jak jest w porządku, czy ściutko jest zadbane, ja dbam tutaj o tą rodzinę cały czas. Teraz już jakby bez niezawodowo. Co jest sam na swojej rodzinie? Jest Marecek tutaj ze mną w wózku spi. No. Okej. Częstuj się pizzą, zanim pan profesor całą zjem. Może ja Bobu. No! Kurwa, mam! Kole... Stoję, wej! Teraz. Co tu się dzieje? Panowie, nie no, co tu się dzieje? To jest jakiś skandal! Panowie... To jesteśmy sprzątali, ja mam ręce kazał! Nie no, ja... Pizzy jeszcze kawałek. Jak tu się mieszka? Daj mi chwileczkę, ja po prostu pójdę na chwilkę do łazienki, bo... I zaraz będzie wszystko, bo wszystko będzie cacy. No już kochani, zaraz wracam. Śmiecie znowu odpieprzają, po prostu. Dobra, jeden malutki, jedna malutka tableteczka. Nie no, ewidentnie źle to idzie, no Mareckowi w ogóle nie idzie z tą Izabelą. Ona jest skurwiona, no ale gdzie ona w ogóle miała tutaj się u nas spodobać? No ale ja poszedłem zrobić wodę i teraz tutaj, no żeby trochę uratować sytuację, dodałem bum bum do wody. Więc no, mam nadzieję, że ze bumbą wszystkich uspokoi. Ziączki! Wracasz! Dobra. Smakuje pizza? Przepraszamy, przepraszam, Marek i... Już jest porządeczko, napijemy się. To nie mam nic, ty wszystko inne jest, akurat było w wózeczku. Nic, zacznijmy jeszcze raz po prostu, to miłe spotkanie. No niech będzie, wtrapiam się w tę sytuację, na zgodę, no na zgodę, napijmy się.
Boleś, Boże, coś kurwa namieszał w tej wodzie! Przecież to jest kuratorkę, żeś naćpał. Codziennie w pracy, kurwa, szczam, żeby oni sprawdzili, co tam kurwa jest. Wiesz, że mi mogą w tym momencie wypierdolić? Co ty teraz sercem będziesz mnie tutaj szantażował? Wiecie, mam kurwa twoje serce? Życie mi to ty mi życie zniszczyłeś! Ty mi życie zniszczyłeś! Kurwa, żry! Pizza! To jest po prostu koszmar. Ja stąd wychodzę, ja to wszystko zgłoszę. Do widzenia, żegnam i nie wracam. Naćpać kuratorka, czy to jest jakiś idiota?